Witajcie w specjalnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym w starym dobrym stylu obalę pewien mit i wytłumaczę wam, dlaczego FSO było skazane na porażkę. I to nawet nie na początku lat 2000, kiedy DEU wycofywało się z Polski. Dużo wcześniej. Konkretniej to na pewno słyszeliście już gadaninę Januszy, jak to rozkradziono FSO, zniszczono polską motoryzację, a wszystkiemu winni są komuniści, PO, PiS, Balcerowicz, Niemcy, Tusk, albo ktokolwiek, kogo pijany wujek wymyślił podczas pogaduchy na weselu. Wiecie, te miliony wypowiedzi w internecie i na żywo, że zobacz młody, Czesi mają Skodę, Rumuni dać, Ruscy Ładę, a my nic. No i tu się zaczyna, że to jakieś mityczne siły wszystko rozkradły i wyprzedały za bezcen hur No wiesz, skoro inne kraje postkomunistyczne mają swoje marki, a mnie, to musiało dojść do jakiegoś przekrętu, prawda? Nieprawda. Otóż są to bzdury, zwłaszcza jeśli mówimy o FSO, które nie upadło przez żaden spisek, żadnych reptilian, balcerowicza albo inną bzdurę. Nie potrzebowało złej woli, by upaść, bo po prostu było skazane na porażkę. I nie miało szans przetrwać jak Skoda, Łada czy Dacia. Także jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy grzyby wychwalające polską motoryzację i bredzące o tym, jak to jakieś obce siły zniszczyły FSO, mają rację, to zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to takie bzdetne gadanie o niczym. Przede wszystkim nie jest prawdą, że nic z polskiej motoryzacji nie przetrwało. Dawne FSM nadal produkuje Fiaty w tychach, tak jak zresztą i za PRL, kiedy robiło malucha. Czyli po prostu fiata. Różnica tak naprawdę jest tylko w znaczkach, no i de jure strukturze własnościowej, ale to akurat dotyczy też skody czy daci. Gdyby Fiat stwierdził, że na Polskę będzie sprzedało Fiaty 500 ze znaczkami polski fiat, to w zasadzie sytuacja niewiele by się różniła od lat 80. a polskie stare Janusze pijałyby z zachwytu, że mamy coś swojego jak zagierka. Żyje też nadal na przykład o dziwo FSR jako fabryka dostawczaków Volkswagena. I ma się lepiej niż za czasów Tarpana. Tak naprawdę, największym przegranym i zarazem symbolem upadku polskiej motoryzacji było właśnie FSO. I o tym dziś chcę porozmawiać. Dlaczego to opłakiwane FSO nie miało w zasadzie żadnych szans na przetrwanie? Ale tak naprawdę, kurwa żadnych. A skoro już ich nie miało, to w krytycznym momencie związki zawodowe i zarząd spierdoliły wszystko, co spierdolić się dało. Ale dobra, po kolei, FSO musiało upaść i nie miało szans przetrwać do dzisiaj z kilku przyczyn. I nie mam to na myśli o dziwo tego, że wszystko co produkowali było zrobione z gówna i spasowane stopami. Zacznijmy od prozaicznej, ale często pomijanej przyczyny. Lokalizacja fabryki. Ale jak to? Co, co to ma za znaczenie? A poza tym przecież była super, w centrum kraju, blisko szlaków logistycznych, magistrali kolejowych. Gówno, prawda. Lokalizacja wybrana na FSO była arcykurwa Chujowa. Otóż budowa fabryki na żeraniu rozpoczęła się dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, w 1948 roku. Była decyzją przede wszystkim polityczną. Rząd chciał pokazać, że odbudowuje po wojnie polski przemysł motoryzacyjny a jednocześnie, że odbudowuje zdemolowaną przez Niemców Warszawę. A przecież przed wojną w stolicy istniały zakłady PZ-Inż, wytwarzające samochody między innymi. Stąd decyzja, by na terenie warszawskiego Żerania, według Google mniej więcej 8 km od centrum, zbudować nowiutką fabrykę. Wtedy jeszcze władze nie mogły tego wiedzieć, ale to miało się okazać absolutnie chujową decyzją, dobijającą przedsiębiorstwo kilkadziesiąt lat później. To, co wówczas wydawało się oczywiste, wraz z nagłym rozrostem Warszawy w wolnej Polsce, wzrostem cen gruntów i opłat także w mieście, walnie przyczyniło się do upadku FSO. Bo to jest tak. FSO znajdowało się w stolicy dużego europejskiego państwa, było dobrze skomunikowane z resztą miasta, nie za daleko od centrum. W połowie XX wieku to była zaleta. Ale już w latach 90., zwłaszcza późnych, a potem na początku XXI wieku, to stało się przekleństwem. Miasto zaczęło się błyskawicznie rozrastać dzięki ludziom szukającym lepszego życia w stolicy, znanym powszechnie jako Słoiki, później także mieszkańcy prestiżowego osiedla miasteczko Wilanów. Deweloperzy zaczęli sobie intensywnie ostrzyć zęby na takie postprzemysłowe tereny w celu budowy biurowców i osiedli mieszkalnych. Wystarczy spojrzeć na warszawską wolę czy część Mokotowa, obecnie znaną jako Mordor. Ta pierwsza z dzielnicy robotniczo-przemysłowej zmieniła się w wielkie osiedla bloków. Mordor to największe zagłębie biurowe na gruzach dawnych zakładów. Brakowało przestrzeni, grunt zdrożał, ale i opłaty za niego zostały przez miasto podniesione. Utrzymywanie fabryk w środku miasta przestało się opłacać. A i deweloperzy lobbingiem czy łapówkami starali się zmuszać fabryki do opuszczenia stolicy. Umówmy się, Polska przełomu wieków była w chuj skorumpowanym krajem, więc za odpowiednią łapówkę dało się zrobić prawie wszystko. Jak to się mówi, nie ma takiego wagonu, którego się nie da odczepić i nie ma takiego planu zagospodarowania, którego się nie da zmienić. Zresztą, że nie był gołosłowny, łatwo można znaleźć artykuł na Interi z 2011 roku wymieniający wzrost opłat miejskich nałożonych na FSO jako jedną z przyczyn ostatecznej demolki. A dodajmy do tego, że pracownik z Warszawy płacący więcej za mieszkanie i zakupy wymagał większej pensji od pracodawcy, a to zwiększało koszty produkcji. Warszawa jest najdroższym polskim miastem do życia. Przy czym najdroższym niekoniecznie idzie w parze z najlepszym. Co ważne, ta lokalizacja to też była jedna z przyczyn, dla których Skoda, Łada czy Dacia właśnie przetrwały. W przeciwieństwie do FSO, ich fabryki nie znajdowały się w stolicach, na terenach, na których szybko wzrosły koszty utrzymania. Skoda z główną siedzibą w Mlada Bolesław, czy jak to się czyta, miała wspaniałe warunki. To niewielkie miasteczko, oddalone wystarczająco od drogich aglomeracji, ale przy szlakach komunikacyjnych. Spójrzcie na zdjęcie satelitarne. Fabryka dominuje to miasteczko, które dzięki niej żyje. Nikt się nie połasi na te tereny, bo bez fabryki... Grunt w miasteczku będzie po prostu bezwartościowy, nic tam nie będzie. Teraz porównajmy to z otoczeniem Warszawskiego FSO. Proszę bardzo, gęste zabudowania stolicy na wschodzie, zachodzie i południu, a od północy w zasadzie również. Jedynie tam są one minimalnie mniej gęste. Dalej, zobaczcie, Dacia. To samo co Skoda. Fabryka w Miłoweni, oddalona od ogromnych aglomeracji i będąca centrum małego miasteczka u podnóża gór. A teraz powtórzcie jeszcze kurwa raz, że FSO miało takie same szanse przetrwania jak Dacia czy Skoda i nie było na przegranej pozycji już za samą lokalizację. Zresztą to tam chuj, teraz pokażę Wam najlepsze fabrykę łady Was. Nie dość, że całe miasteczko zostało nazwane taliaty czy Toliacji, przepraszam, jeśli się pomyliłem, tylko dlatego, że produkowano tam samochody na włoskiej licencji to jeszcze cała zachodnia część miasta w zasadzie powstała tylko dla zakładów produkujących łady. Na północy znajdują się fabryki, a na południu autozawodzki Rajon, mieszkania dla pracowników sporo dalej, dużo mniejsze centrum miasteczka. Wniosek. FSO przegrywało z ładą, dacią i skodą już samą lokalizacją i wynikającymi z niej kosztami produkcji oraz brakiem możliwości rozbudowy. Niestety, już sama lokalizacja blisko centrum stolicy kraju była pierwszym czynnikiem, który sprawiał, że FSO po prostu musiało upaść. W sensie, no jakim kurwa cudem to miałoby w ogóle działać? Fabryk samochodów nie umieszcza się w stolicy. Jedynym przykładem do porównania mogła być najwyżej fabryka Moskwicza w Moskwie. Upadła mniej więcej w tym samym momencie co FSO wielkie zdziwienie, bo była dokładnie tak samo idiotycznie umieszczona. Znajduje się tam obecnie montownia Renault, którą trudno uznać za prawdziwą fabrykę i zresztą też zaraz zniknie, bo Renault wycofuje się z Rosji. A istniała też w dużej mierze ze względu na omijanie cła oraz państwowe wsparcie dla jej istnienia. Gdyby Rosja znalazła się nagle na wolnym rynku, takim jak Unia Europejska, z wymianą bez słowa, montownia szybciutko by zdechła. Jedziemy dalej. Kolejny, drugi powód to zaplecze techniczno-finansowe, którym FSO również przegrywało z kolegami ze Skody, Daci czy AvtoVaz. Zacznijmy od porównania ze Skodą. W zestawieniu z nią to w ogóle Skoda jest Sprite, a FSO pragnienie. Tak, jeśli chodzi o historię, jej zaplecze dosłownie dewastuje FSO. Zaplecze, rozpoznawalność marki i tradycje Skody dosłownie rozkurwiają naszą żerańską fabrykę w drobny mak. Skoda jako marka, wówczas produkująca sprzęt wojskowy, istniała już od połowy chyba XIX wieku. Przedsiębiorstwo Lauryni Klement, które potem zmieniło się w część samochodową Skody, zaczęło wytwarzać automobile już kurwa w 1905. W połowie lat dwudziestych przyjęła ich Skoda i tak w latach 30. powstała cała linia samochodów pod marką Skoda. W okres po wojnie firma już wewnątrz gospodarki centralnie planowanej wchodziła z rozbudowanymi zakładami, tradycjami i zapleczem inżynierów oraz placówek ich szkolenia. To była potęga w porównaniu ze sztucznie stworzonymi w latach 50. zakładami FSO. Także Skoda wchodziła w nową rzeczywistość z gotowymi własnymi samochodami, liniami produkcyjnymi i zapleczem badawczo-rozwojowym oraz kadrami. A to dawało od początku przewagę. I tu dochodzimy do kwestii prototypów. Moje drugie ulubione polskie pierdolenie, jak to nasi inżynierowie tworzyli zajebiste projekty, tylko władze im na to nie pozwalały. No cóż, wiadomo, FSO by latało w kosmos, gdyby nie Tusk, Balcerowicz i te jebane komuchy. Do wszystkich, którzy powtarzają te bzdury, drodzy farmazoniarze, wybierzcie się kiedyś do muzeum Skody, zobaczcie, ile prototypów oni zrobili, a ile z nich trafiło do produkcji. Chociażby, ile ciekawych projektów powstało poza linią Skód Typ 742, znanych 105-120. Różne, przednionapędowe, z silnikiem z przodu i napędem na tył, no po prostu wszystko. I im tak samo władze uwalały nowe projekty, ale ważne, bardzo ważne. Mieli na tyle duże zaplecze, że jednak część udawało się wprowadzić. I mieli na tyle prężne zakłady, a dzięki temu i finansowanie, że byli w stanie wdrażać do produkcji własne modele i tylko własne modele, a także zrobić coś tak dobrego i nowoczesnego jak Skoda Favorit. I to jeszcze w czasach socjalizmu, i to takiego w kryzysie, schyłkowego. Powiedzcie, to nawet nie jest tak, że Syrena 110, Warszawa 210 albo FSO Wars były jakimiś bardzo złymi prototypami. Po pierwsze, zaplecze badawczo-rozwojowe FSO było marne, więc było ich po prostu zbyt mało i zbyt słabo dopracowanych. Syryny Sport, FSO Ogar czy GPO odłóżmy na bok. Tworzenie sportowych modeli w realiach biednego Perelu było pozbawione jakiegokolwiek ekonomicznego sensu. To tak jakby zbudować piękny szklany wieżowiec w miejscu, w którym nie ma bieżącej wody ani elektryczności. Po drugie, FSO w przeciwieństwie do skody było fabryką wiecznie na dorobku. Bez zaplecza, ledwo wyrabiającą założone normy produkcji lub w ogóle nie wyrabiającą. Nawet jak powstał prototyp, to brakowało zarówno wiedzy, jak i zwyczajnie kurwa hajsu na wprowadzenie go do produkcji. Bo najbardziej kosztowne nie jest zmajstrowanie prototypu, najgorzej jest go wprowadzić w ogóle do produkcji. To wymaga stworzenia wielu serii testowych wozu, zaprojektowania linii produkcyjnych, ich zbudowania, stworzenia programów szkolenia załogi no w dużym skrócie, w ciężką kurwę pieniędzy oraz roboty. FSO nie miało ani doświadczenia w robieniu własnych linii produkcyjnych. Ani dobrego zaplecza badawczego, takich jak, takiego jak na przykład u Skody. Dlatego właśnie Skoda robiła własne gorsze lub lepsze auta, a FSO gówno. To znaczy różne licencyjne pokraki. No dobra, a co z AftoWAS zapytacie? No przecież, kurwa, oni też ciągle nam robili tą ładę 2101 i wszystkie pochodne na licencji włoskiego Fiata 124. I to też było sztucznie stworzone przez państwo przedsiębiorstwo. To prawda, ale tutaj robotę zrobiła skala. Aftowas zaczął produkować w 70 roku. Mniej więcej w podobnym momencie, kiedy FSO zaczęło składać 125P. No i uwaga, do późnych lat 80-tych samego modelu 2101 wyprodukował 5 milionów sztuk. Wszystkich Ładziguli, czyli opartych na Fiacie 124, was wyprodukował 18 milionów. A nie liczę tu modelu Samara czy Niwa. Tymczasem FSO zrobiło niecałe 1,5 miliona kantów, trochę ponad milion polonezów, trochę ponad pół bańki lanosów. W skrócie, cały wolumen produkcji zakładów na żeraniu od mniej więcej 60 ma problem, by choćby zbliżyć się do produkcji jednego z siedmiu modeli Żiguli 2101. No kurwa, z czym do ludzi? Gdzie tu porównywać FSO do AvtoVaz? Niestety, Aftowas zjadł FSO, poprawił żując żywą pszczołę i zalewając wszystko na koniec wrzątkiem, a potem morfując w niedźwiedzia w czapce uszance. Jakbyśmy nie lubili Sowietów, mieli rozmach z skurwisyny. I dlatego AvtoVas miał kasę, zaplecze i moce przerobowe, by wprowadzić niwę, Samarę, a potem 110 i kolejne modele. Zupełnie inna skala operacji i tyle. I to była kolejna przyczyna upadku FSO. Brak jakiegokolwiek zaplecza badawczego, rozwojowego, finansowego, czy po prostu sensownej skali produkcji. No dobra, tu na placu boju zostaje Dacia. Jako jedyna z trzech producentów, do których porównuje FSO, znajdowała się w podobnie chujowej sytuacji, jeśli chodzi o zaplecze. I miała podobną skalę produkcji, bo na przykład modelu 1300 zrobili coś w stylu łącznie 2 milionów. Też byli sztucznie stworzoną fabryką bez tradycji i zaplecza badawczego skazaną na wieczne licencje i mieli podobnie tragiczną jakość wyrobów. Okej, okay, tutaj już zwolennicy teorii o tym, że FSO rozkradziono, zniszczono i itd. zacierają ręce i zapominają o chujowej lokalizacji fabryki względem daci. Ale spokojnie na kwestii produkcji licencyjnych wozów, a zatem ich chujowej skali i braku zaplecza, podobieństwa z darcią się kończą. Dochodzimy bowiem do kolejnej przyczyny upadku FSO, absolutnie kretyńskich decyzji modelowych i wizerunkowych. Seria niefortunnych zdarzeń sięga z samego początku tej fabryki, choć tu można ją zrzucić na karp polityki. Podpisano umowę z Fiatem na produkcję małego samochodu modelu 1100R, przydatnego dla ludności w biednej i zniszczonej po prostu wojną Polsce. To był 48. Przy okazji chciano wskrzesić przedwojenną, w miarę rozpoznawalną markę Polski Fiat. No i co, i chujów 100. FSO od samego początku swojego istnienia funkcjonowało pod znakiem wielkich straconych szans. Cała ta fabryka to była jednak kurwa wielka stracona szansa, tylko nie wiadomo za bardzo na co. No więc przyszedł wielki brat, czyli Sowieci. Włosi się wypieli, a szanowny czerwony niedźwiedź dał nam arcykurwa genialny plan produkcji powiedy. Gaza M20 na licencji i tak oto w wasyście czerwonych towarzyszy i przystrzelających korkach od gry Stoje w otoczeniu pomalowanej na zielono trawy zbudowano fabrykę do produkowania pojazdów marki Warszawa. Czyli główna będącego krzyżówką konstrukcji zajebanej Niemcom w ramach łupów wojennych z mechaniką będącą radziecką patologiczną przeróbką projektów amerykańskich. Żeby było śmieszniej, nie było to auto dla ludu, tylko duży, drogi pojazd dla oficjeli. Potrzebny mniej więcej jak dziura w moście. Gdyby nie to, że państwo trzymało nad tym pieczę, FSO powinno było upaść najpóźniej w 55 roku, a rozpoczęło produkcję w 51. W 57 dopiero zrobiono coś z sensem. Przynajmniej w teorii. Do produkcji weszła FSO Syrena. O ile można nazwać Syrenę czymś z sensem. Ale, żeby nie było za dobrze, w 72 zmieniła się w FSM Syrenę. Dzięki temu FSO upewniało się, że Syrena zostanie zapamiętana bez skrótu FSO. W sumie sprytne. Podobnie zresztą jak Warszawa. Polityki budowania rozpoznawalności marki brak. Przy okazji, Syrena to był jedyny przypadek, kiedy FSO produkowało polski samochód, a nie licencyjne kopie. Ale spokojnie, wraz ze 125P nazwa FSO poszła do szafy. Wrócił polski Fiat. Promowany zresztą z wielką pompą. Rajdy, gadżety, kurwa wszystko. Stał się rozpoznawalny nawet na zachodzie, jako na przykład francuska taksówka. No i co? I znowu chujów 100. W 78 razem z Polonezem postanowiono wyjebać całą zdobytą popularność do kosza, wracając do loga i brandingu FSO zamiast polskiego Fiata. I to też tak nie do końca. Do 1983 równolegle funkcjonował sobie FSO Polones i polski Fiat 125P. I gwarantuję wam, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o totalny burdel w oznaczeniach modelowych i nazewnictwie. Efekt: Warszawa nie zbudowała FSO żadnej marki, bo była dla oficjeli. Syrena jej nie zbudowała, bo była badziewna, a od lat 70. zmieniła markę na FSM. Potem przyszła era wypromowanego polskiego Fiata, którego znowu zarzucono dla powrotu do FSO. Kurwa genialne. W efekcie w latach 90., kiedy ważyły się losy FSO, fabryka miała do zaoferowania tylko mocno rozwodnioną i nie najlepiej kojarzącą się markę. Naprawdę kurwa gratulacje. Tymczasem Skoda twardo trzymała się swoich oznaczeń i nazwy, a nawet w przypadku Rapida czy Favorit odnosiła się do przedwojennych tradycji. Dacia twardo była Dacią. Aftowaz trzymał się łady, tylko FSO odpierdalało jakąś manianę, żeby przypadkiem klienci go nie zapamiętali. Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że FSO przegrało jeszcze w jednej kwestii. W 89, kiedy wiał wiatr zmian, Skoda miała swojego nowoczesnego faworita: Aftowaz Ładę Samarę, a FSO fiata 1500 z lat 60. z nadwoziem z lat 70. który nazywał się Polones. Porównywalnie chujowa była tylko sytuacja Daci z jej modernizowanym po raz milionowy badziewnym Renault 12 w formie Daci 1300. Z tą różnicą, że FSO w latach 90 tylko pudrowało tego dinozaura tworząc Karo, a Dacia wprowadziła w miarę nowoczesny model Nowa. Podsumujmy to co zostało do tej pory powiedziane. FSO kiedy ważyły się jego losy w latach 90 siadało do rozmów z inwestorami mogąc przedstawić następujące atuty. Beznadziejną lokalizację fabryki, bez perspektyw rozbudowy, czym przegrywało z każdym znaczącym wschodnim producentem aut. Brak zaplecza badawczo-rozwojowego oraz poważnych zdolności produkcyjnych. Markę, która nie miała sensownej rozpoznawalności ani tradycji. I wreszcie, absolutnie chujową gamę modelową, czy raczej jej brak. Ktokolwiek miał przybyć na Żerań, musiał zacząć od opracowania lub wdrożenia zupełnie nowego samochodu. W dużym skrócie, FSO było w czarnej dupie i co gorsza zaczęło się w niej urządzać. Z tego syfu mógł je wyciągnąć tylko cud. Skoda Żerań po prostu deklasowała, podobnie was, nawet znajdująca się w złym położeniu Dacia miała lepiej. Ten cud dla FSO jeszcze miał jakieś szanse się wydarzyć. Rząd w zasadzie to popierał i wspierał, ale... Szansę na cud też udało się dokumentnie spierdolić dzięki związkom zawodowym, które mentalnie nadal żyły w Rzeczpospolitej Ludowej. Ale chwila, myślicie, że tylko związki zawodowe spierdoliły akcje z podpisywaniem umów? Spokojnie. FSO miało dużo dłuższą tradycję debilnych ruchów przy umowach kooperacyjnych. Te na 125P i Poloneza powiedzmy, że wyszły. Może poza tym, że FSO produkowało takie gówno, że Włosi w 1983 nie przedłużyli im licencji. Ale jak już wspomniałem... Temat Fiata 1100 w 48 spierdolono. Tak samo Spierdolono umowę z Fiatem w 1988 roku na produkcję Fiatów UNO w FSO. Co przy okazji zamknęło furtkę do drogi takiej jak Dacia, która po długim klepaniu wozów na licencji Renault przeszła w latach 90. pod skrzydła. Właśnie Renault. I przy okazji Dacia pokazuje, że z fama marki, jako tej jebiącej się i tandetnej, nie przekreślała szans na dalsze działania. Natomiast, wracając na warszawski żerań. Pod koniec lat 80. i tak już wszyscy wiedzieli, że sprawa FSO się rybnie, jeśli nie znajdzie się inwestora i nowego auta do produkcji. Polnes był przestarzały, a dalsza produkcja 125P to już w ogóle nieśmieszny żart. W pierwszej połowie lat 90. prowadzono rozmowy z wieloma potencjalnymi inwestorami, podobno Volkswagenem, nawet z samym panem Malcolmem Bricklinem odpowiedzialnym za Jugo USA. A najpoważniejsze były te trwające od 89 do 94 roku z General Motors. Z których to rozmów, poza montażem sporej partii Opli Astra, nie wynikło absolutnie kurwa nic. A wiecie dlaczego? Ano do chujowej sytuacji FSO 3 grosze postanowiły dołożyć związki zawodowe. A te były świętymi krowami. Skoro Solidarność, związek zawodowy, jakby nie patrzeć, obaliła komunę, to trzeba było się ze wszystkimi związkami zawodowymi strasznie pieścić. I te związki zawodowe żądały gwarancji braku redukcji zatrudnienia, zachowania przywilejów socjalnych oraz modernizacji, a nie wyrzucenia Poloneza. No i sorry, żaden racjonalny koncern nie mógł się na taką bzdurę zgodzić bo nie był organizacją charytatywną. Zakłady pracy w PRL niekoniecznie miały zarabiać pieniądze. Często zatrudniały nadmiar ludzi bez sensu, tylko po to, by nie było bezrobocia i rozdawały przywileje robotnikom na prawo i lewo. W skrócie, wydawano pieniądze, których po prostu kurwa nie było, co walnie przyczyniło się np. do długów FSO. W końcu pojawiła się manna z nieba. Koreański koncern Deu bez realnej pozycji w Europie, z niezbyt stabilną sytuacją finansową i gamą modelową, będącą kurwa krzyżówką mechaniki ze starych opli z odwróconymi projektami europejskich designerów. I oni jako jedyni w 95. przystali na warunki związków zawodowych pod znaku czy się stoi, czy się leży. Dwa tysiące się należy. Trzy lata bez masowych zwolnień, zachowanie przywilejów socjalnych i modernizacja Poloneza. Tak, oto jesienią 95 Wydawało się, że będzie super. Deu obiecywało inwestycje na półtora miliarda, możliwości produkcyjne na poziomie pół banki samochodów rocznie i nawet zaczęło inwestować. Podniesiono możliwości produkcyjne do 225 tysięcy aut rocznie. Zmodernizowano Poloneza, tworząc absolutną pokrakę, jaką były ATU i Caro Plusy. Jednocześnie do produkcji wszedł dużo nowocześniejszy Lanos. Montowano też inne modele Deu, no i niby sprzedaż Poloneza. Powoli spadała wraz z otwieraniem się Polski na samochody z zachodu i ogólną, postępującą przestarzałość tego wozu, ale wszystko wyglądało nieźle. Deł FSO jakoś sobie radziło. Pozornie. Deł, które tak radośnie sobie rozdawało kasę na papierze, ku brakowi zaskoczenia, przewróciło się i sobie głupi ryj rozwaliło. Przez kłopoty finansowe opierdoliło część motoryzacyjną General Motors. A General Motors na tym etapie już było mało zainteresowane dalszym rozwojem marki Dół albo FSO, a więc i samej fabryki na żeraniu, nadal przestarzałej, źle ulokowanej z rosnącymi kosztami. W 2001 ruszyły zwolnienia grupowe, a dalej to już była równia pochyła sklepaniem lanosów i matizów głównie na rynek ukraiński, czy montowanie Maweo jako ostatnim podrygiem. Przegapiono moment w latach 90., kiedy FSO liczyło się jakoś na polskim rynku, a nawet w ramach łabędziego śpiewu i dzięki cłom królowało w rankingach sprzedaży i nie było jeszcze za późno na modernizację. A tylko wtedy jeszcze można było liczyć na cud ratujący fabrykę i markę. No więc podsumowując, FSO miał beznadziejny start przez złą lokalizację gorszą od wszelkich wielkich konkurentów z bloku wschodniego. Miało też gorsze zaplecze i tradycje od Skody, nie miało wielkości i skali produkcji Autowaz, prowadziło niekonsekwentną politykę modelową, nie zbudowało żadnej marki, wreszcie zostało kompletnie w tyle z modernizacją swoich produktów, a na koniec dobiły je kompletnie idiotyczne żądania związków zawodowych. Także FSO nie zniszczył Balcerowicz, Prywatyzacja, Reptilianie, Tusk ani ktokolwiek inny. A na pewno nie żadne siły zewnętrzne FSO zniszczyło się same przy wydatnej pomocy marnych decyzji rządów czasu PRL i samego zarządu fabryki oraz związków zawodowych. A grzyby niech już skończą pierdolić, że hurdur zniszczono nam wspaniałą polską motoryzację. Zniszczyła się jak widać kurwa sama, bez niczyjej pomocy. FSO było skazane na porażkę już w czasach Okrągłego Stołu, jeśli nie wcześniej. A związki zawodowe ze swoimi głupimi żądaniami tylko dobiły fabrykę. Zewnętrzna zła wola czy politycy kręcący lody nie byli do niczego potrzebni. Zapytacie jeszcze, czemu nie porównywałem do konglomeratu IFA z ich Wartburgami i Trabantami. Nie no, kurwa błagam, to było jeszcze gorsze od FSO. Na wolnym rynku RFN wytrzymało mniej więcej 15 sekund, więc o czym my rozmawiamy. To tyle na dzisiaj. W linku macie mój sklep z naklejkami i innymi gadżetami, który polecam. No i chuj, no i cześć!